Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o legendarnym lochu, który już w tamtym tygodniu został oficjalnie zapowiedziany. No i dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie, że on będzie, dostaliśmy trailer i po prostu już za 2 dni w piątek o godzinie 16 ten legendarny loszek wystartuje. Będzie go można ogrywać, będzie to kolejna edycja, będą nowe itemki. No i dzisiaj postaram wam się przekazać wszystkie informacje, jakie powinniście wiedzieć w związku właśnie z tą edycją. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jakie są wasze plany na tą edycję legendarnego lochu. Czy będziecie zdobywać cały set, który będzie teraz dostępny, czy może będziecie go przechodzić free to play, czy może jakoś tam kilka razy, a może po prostu będziecie farmić surowce, będziecie farmić jakieś tam no golda przede wszystkim w sumie z tego legendarnego lochu, żeby sobie podbić podstawy. Po prostu jestem ciekaw waszych planów, możecie pisać w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chodzi o promocję na grzybki, to też od razu powiem na wstępie, już dzisiaj od północy, czyli tak naprawdę od czwartku, na stronie home.sfgame.net startuje promocja na grzybki 20%, tak jak w każdy ostatni pełny weekend miesiąca, tak naprawdę co miesiąc, więc zachęcam do używania kodu neutral podczas zakupów. Wiadomo, normalnie w gierce będzie dostępna od piątku do niedzieli, natomiast na tej stronce już od jutra, czyli od czwartku, już dzisiaj od północy, tak jak mówię, również do niedzieli. No i wiadomo, tam są grzybki tańsze w porównaniu do jakichś cen właśnie na Steamie, czy na przykład na jakichś tam aplikacjach mobilnych, więc po prostu lepiej tam używać. No i tam możecie wprowadzić kod neutral, dzięki czemu ja dostaję 5% od każdej transakcji, jaką wy wykonacie. No i mówię, jest promocja już od czwartku, tam można do mnie wysyłać screeny, jak używacie tego kodu neutral. Ja robię co miesiąc w ramach podziękowania za używanie tego kodu właśnie giveawaye. Ostatnio rozstrzygnęliśmy giveaway za sierpień tak naprawdę, teraz na początku października będzie za wrzesień, więc jak i tak używacie tego kodu, jak i tak tam kupujecie, możecie wpisać, możecie zrobić screena, wysłać do mnie na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie tam wam wygodniej i po prostu będziecie brać udział w kolejnym giveawayu. Ślicznie dziękuję, nieważne czy kupujecie pakiet za 2 dyszki, czy tam najdroższy, jak tam uważacie, ja za każde wsparcie pięknie wam dziękuję. No i mówię, można tam, no mówię, no wpisanie kodu to jest tak naprawdę, to są 3 sekundy, wpisanie tam neutral w polu kod twórcy, no a zawsze można wziąć udział w giveawayu, może akurat się uda wygrać, no i coś tam się powiedzmy zwróci. No i właśnie, no jak ktoś planuje robić jakieś tam, wiecie, zapasy nawet na ten legendarny loch, planuje tam kupować te grzyby, żeby sobie ten legendarny loch ogrywać, no to to jest po prostu dobra okazja. Tyle jeżeli o to chodzi, macie wszystko na banerku nad moją głową o tej promocji, startuje już od jutra na tej stronie i myślę, że więcej tutaj nie muszę dopowiadać. Jeżeli chodzi o niespodziankę ode mnie, bo też pewnie jesteście ciekawi, czy będzie jakaś niespodzianka związana z legendarnym lochem. Będzie oczywiście standardowo jak zawsze, natomiast co to będzie i co tam będzie dawało, jaka to w ogóle będzie niespodzianka, no to tego wam jeszcze nie mogę powiedzieć. Najprawdopodobniej o godzinie 16 w piątek pojawi się film na kanale z tym związany, no i tam się wszystkiego dowiecie. Pewnie też post na Discordzie będzie, na karcie społeczność, więc warto po prostu śledzić. W sensie na Discordzie to po prostu to ogłoszenie, nie post, no ale wiecie o co chodzi. Także odpowiadając na pytania, niespodzianka będzie, możecie się domyślać co to będzie za niespodzianka, bo to jest już jakby standardzik, no ale ja wam tego nie mogę wcześniej ogłosić. Dobrze, co do tej edycji legendarnego lochu, to jeszcze będziemy mieli tutaj strasznie fajne eventy, tylko czekajcie, bo ja tu nic nie widzę. Dobra, bardzo fajne eventy. Ogólnie ostatnio mieliśmy Oktoberfest przez 3 dni, mieliśmy darmowe piwka, mieliśmy no strasznie fajne combo eventów, no i teraz będzie tak jakby kontynuacja tego Oktoberfestu, no bo oprócz tego, no teraz już nie będzie darmowych piw z tego co widzę, natomiast będą znowu bardzo fajne eventy, bo oprócz legendarnego lochu, no to będzie właśnie ta promocja na grzyby plus zwiększona szansa na grzybki tam, no generalnie z misji, wiadomo jak to wygląda. Będzie szczęśliwy dzień, czyli będzie można, jak dobrze pamiętam, zakręcić kółkiem 40 razy, będzie można tam chyba w kości zagrać 20 razy zamiast 10. Będzie znowu event wiedźmy, więc będzie można od razu te itemki z legendarnego lochu sprzedawać z bomby do wiedźmy 2 razy drożej. Będzie oczywiście, tu widzę epicki festiwal farciarzy, to nie pamiętam co to jest za event, to są chyba epiki z kości po prostu, tak, chyba tak, dokładnie, epiki z kości. Będziemy mieli event twierdzy, będziemy mieli event kowala i będziemy mieli sterylne sedesy, więc naprawdę znowu potężne combo eventów, bardzo fajnie zgrywające się właśnie z legendarnym lochem, także jak najbardziej, zwłaszcza od piątku do niedzieli można korzystać. Dobrze, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, no to tutaj mamy nowe itemki. Przede wszystkim jaka to będzie edycja Legendarnego Lochu, to będzie balanga w diabelskim gronie, no i to będą bronie, w sensie, o, nawet się zrymowało ładnie, ale teraz dostaniemy bronię, dostaniemy broń dokładnie tą, tutaj to jest broń w ogóle wojownika, to jest broń zwiadowcy, tutaj mamy chyba broń magusia, jak się nie mylę, dokładnie, no i tutaj mamy tarczę, więc takie 4 nowe itemki podczas tej edycji dostaniemy. Nie mogę Wam jeszcze niestety pokazać, jak one wyglądają, ale one są dostępne w plikach gry od bardzo długiego czasu, no i one już latały po różnych Discordach, już tam jakieś leaki były, jak ktoś jest bardziej kumaty, to sobie sam może z plików gry wyciągnąć i zobaczyć. Natomiast no mogę Wam powiedzieć, że broń wojownika wygląda, wojownika, tak się zwiesiłem chwilę, ale broń wojownika wygląda naprawdę świetnie. Ja sobie tutaj jeszcze odpalę, no przepraszam Was, ale mówię, nie mogę jakby pokazywać Wam tego wcześniej, aniżeli jest to dostępne w grze, czyli mógłbym Wam to pokazać dopiero w piątek o godzinie 16, jak już ten Legendarny Loch wystartuje, ale ja sobie tutaj to jeszcze odpalę sam dla siebie prywatnie, bo mówię, no mi to ludzie wysyłają po prostu, bo to tam lata wszędzie. Tak czy inaczej, no broń wojownika wygląda naprawdę ładnie, bardzo mi się podoba. Jest bardzo ładna, no i myślę, że od tej edycji będę właśnie tej broni na swoich postaciach, które się posługują bronią wojownika, używał. Jeżeli chodzi o różdżkę maga, no to jest taka specyficzna, jeżeli chodzi o łuk zwiadowcy, to jest w sumie taki, no nie jest zły, szczerze mówiąc, ale też nic takiego wow. No i jeżeli chodzi o tarczę, tarcza jest w sumie spoko, w sensie ładnie wygląda sama, ciężko ją będzie zgrać z innymi itemkami, żeby jakoś pasowało z całym setem, ale tarcza w sumie też całkiem ładnie wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tarczę wojownika. No, także te itemki 4 nowe dostaniemy, więc wreszcie bronie, wreszcie tutaj te bronie dość szybko będą nam lecieć, dlatego że zawsze na te nowe itemki jest tak jakby zwiększona szansa, na te, które dochodzą podczas danej edycji Legendarnego Lochu, więc to jest właśnie balanga w diabelskim gronie i wreszcie doczekaliśmy się po tylu edycjach tego, żeby jako nowe itemki to były po prostu bronie, tak jak Wam wspomniałem. Dobrze, co tutaj jeszcze mogę Wam dodać? Jeżeli chodzi o niespodziankę, powiedziałem, eventy w ten weekend powiedziałem, tak samo tutaj itemki również wiecie jaka to będzie edycja. Do Legendarnego Lochu oczywiście można wejść od 50 levela, od pewnego czasu można być nawet na warcie, z tego co pamiętam, czy tam no robić coś innego i po prostu również wchodzić do tego Legendarnego Lochu, więc z tym nie ma problemu. Tutaj jeszcze mamy Under Construction w prawym dolnym rogu mapki, natomiast pewnie niebawem, może już nawet dzisiaj po południu się pojawi odliczanie do tego Legendarnego Lochu. No i jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli powiedzmy nie wiecie, o co chodzi z Legendarnym Lochem, jak to ogrywać, jak to działa, to wpisujecie sobie wszystko o Legendarnym Lochu Neutral na YouTubie i ja tam Wam nagrałem film podzielony na rozdziały, szczegółowy, omawiający dosłownie wszystko, co związane z tym Legendarnym Lochem, i po prostu go oglądacie i raczej wszystko będziecie wiedzieć, albo jakieś tam moje gameplaye z Legendarnego Lochu, które również na YouTuba wrzucałem, to też mniej więcej ogarniecie, jak w ogóle ten Legendarny Loch działa i o co z nim chodzi, a jak macie jakieś dodatkowe pytania, to pod tym filmem również śmiało możecie pisać. Dobrze, i jeszcze na sam koniec obejrzymy sobie trailer, tak jak Wam powiedziałem, to jest chyba to, dokładnie już mam tutaj odpalony. Trailer również dzisiaj o godzinie 12 już został zaploadowany po prostu na kanał oficjalny Shakesa, no i możemy go obejrzeć. Jeszcze go nie ma w gierce, bo mówię, jeszcze no on będzie w gierce chyba dopiero w piątek od 16, ale możemy sobie obejrzeć. Nie wiem, czy to nie jest za cicho, więc nie będę nic mówił, a Wy sobie w razie czego podgłoście. Ale po prostu obejrzymy na spokojnie, o co tutaj chodzi. No, dokładnie. I tak wygląda trailer. O, jeszcze tutaj coś, poczekajcie. Myślałem, że to już koniec. No, tak wygląda trailer. Jeżeli chodzi o trailer, to już tam była zlikowana, to już wam mogę wyłączyć, była zlikowana na przykład broń Magusia. Kto bardziej kumaty, no to sobie oczywiście mniej więcej skojarzy, który to tutaj jest itemek, na którym miejscu jest broń maga, czyli po prostu różdżki, no i będzie wiedział, o którą broń chodzi. Ja tutaj wcale nic nie sugeruję. Innych z tego co widziałem nie było tam zlikowanych, no ale trailer spoko, w sensie trailery zawsze... Można by powiedzieć, że trailery są ładne ogólnie, trailery oni zawsze robią dość takie dopracowane, fajne, z takim humorkiem delikatnym, więc też zawsze fajnie sobie to obejrzeć i jakoś się tam delikatnie nahypować na nową edycję Legendarnego Lochu. Chyba wszystko powiedziałem, co chciałem, chyba wam wszystko pokazałem, mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Dawajcie znać w komentarzu, jeżeli macie jakieś pytania co do Legendarnego Lochu albo ogólnie pytania, dawajcie znać jakie są wasze plany na tą edycję Legendarnego Lochu. Pamiętajcie o promocji na grzybki, pamiętajcie o używaniu kodu neutral, jak będziecie robić jakieś zapasy właśnie tych grzybków od jutra, jak już ta promocja będzie na tej stronie home.sfgame.net. No i co, kciuka w górę zostawcie, subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!